Do zdarzenia doszło nad ranem w Ścinawie, była to wcześniej dobrze przygotowana akcja. Złodzieje najprawdopodobniej wyciągnęli bankomat za pomocą lin i zapakowali go do busa. Z całą pewnością tutaj musiało działać kilku sprawców. Dokonali oni wyważenia drzwi w jednej z placówek handlowych na terenie Ścinawy, po czym z wnętrza dokonali kradzieży w całości bankomatu wraz z całą jego zawartością. Nie oszacowano jeszcze strat poniesionych z tego tytułu. Mieszkańcy Ścinawy są oburzeni. Złodziei za dużo jest, pracy trzeba. To jest jedno. Gdyby praca była, na pewno by nie kradli. Ja nie wierzę w to, żeby tak kraść. No i zlumiarze i ach, to już nie ma już co mówić. Ścinawianie, którzy korzystają z oferty dyskontu, są niezadowoleni także z tego powodu, że wybierając się na zakupy, będą zawsze musieli pamiętać o gotówce. Na pewno to było bardzo pomocne. Nie ukrywam, że super byłoby, jakby w samej Biedronce było można płacić na przykład kartami, bo często człowiek nie korzysta z tego sklepu, dlatego że nie ma na przykład gotówki przy sobie. Lublińska policja sprawdza zapisy z kamer monitorujących teren wokół Biedronki, jak i w sklepie. Sprawcy nadal są na wolności. Kino Muza w Lublinie zaprasza najmłodszych widzów na seans filmowy w ramach cyklu Mamo, tato, zabierzcie mnie na poranek. W niedzielę 9 lutego o godzinie 12 polecamy przebój wytwórni Disneya Kraina Lodu. Bilety 8 zł ulgowy i 10 normalny. Internetowa rezerwacja biletów na ckmuza.eu. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów.